Na relację z Dni Skoków zapraszają organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Skokach oraz Urząd Miasta i Gminy w Skokach. Wszystkie drogi prowadzą dziś do Skoków. Tam jeziora, łąki są i las. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował, bo to miasto czaruje was. Może na razie jeszcze to nie jest hymn Skoków, ale w przyszłości kto wie. Tym bardziej, że piosenka o mieście wpada w ucho i już stała się skockim przebojem. Podczas tegorocznych Dni Skoków wykonał ją po raz pierwszy publicznie zespół Skoczki. Piosenka o skokach oczywiście w stylu country, bo taki kantrowy pomysł na tegoroczne święto miasta mieli organizatorzy Dni Skoków. Miejscowy stadion zmienił się w wioskę westernową. Byli kowboje, konie i oczywiście piękne dziewczyny. Skoki konne przez przeszkody prezentował klub sportowy Sokół z Damasławka. Każdy mógł spróbować rzucania lassem, siekierką czy podkową. Można było też wypróbować swoje umiejętności strzeleckie, jednak kowbojskie Winchestery zastąpiła tu poczciwa wiatrówka. A na scenie prezentowały się lokalne zespoły artystyczne i zespoły country. Przy takim święcie nie mogło też oczywiście zabraknąć imieninowego torta. Ufundowali go organizatorzy, a przygotowała cukiernia Pistacja pana Aleksandra Szymkowiaka z Rożkówka. Rdzenni skoczanie są takimi ludźmi z bardzo dużym poczuciem własnej wartości. No, jak typowi Polacy. No, my Polacy lubimy mieć też taką pewną ochotę do fantazji, do takiego przeżywania jakichś do takich nieprzeciętnych chwil. No, może mamy też i jesteśmy, bardzo sobie pomagamy w momentach jakichś tam trudnych. Ja myślę, że są takie dziedziny działalności estradowej, do których dostęp na żywo mieszkańcy normalnie nie mają, tacy przeciętni mieszkańcy. No i my właśnie, organizując taką imprezę, dajemy im tą szansę, że mogą na żywo zobaczyć tych ludzi śpiewających, tych ludzi tam występujących, no tych artystów z pierwszych stron, no bo w końcu Czerniewski jest takim artystą. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznych Dni Skoków był oczywiście Andrzej Czerniewski, który swoimi piosenkami poderwał publiczność do tańca. Największe emocje organizatorzy zachowali na drugi dzień świętowania. Wszystko za sprawą siłaczy z Polski i Węgier, którzy w skokach rozegrali swój międzynarodowy mecz. Otwieram pierwszy w historii skoków mecz międzypaństwowy strongmanów pomiędzy reprezentacją Węgier i Polski. Zawody rozegrane były w 6 dyscyplinach, m.in. w noszeniu półtonowej lektyki, dźwiganiu platformy z samochodem, przerzucaniu 300-kilogramowej opony i przeciąganiu aut.
przerwach między konkurencjami nie lada atrakcją, zwłaszcza dla żeńskiej części publiczności, był pokaz mistrza Polski w kulturystyce Marka Olejniczaka. Jednak największe brawa zebrał nie senior, ale junior, jego 4-letni syn, który już chce pójść w ślady ojca. Także wielbiciele sztuk walki mogli znaleźć coś dla siebie. Pokaz południowoamerykańskiej capoeiry przygotowała dla nich grupa z Gniezna. Okazuje się, że i wśród skoczan są też prawdziwi siłacze i kulturyści. Co prawda do startu w zawodach strongmanów muszą jeszcze trochę poćwiczyć mięśnie, ale najważniejsze, że duch walki już jest widoczny. A wielkie brawa, geniu, na wszystkie strony świata, chodź bliżej, słabiutko cię widać. Zobacz, tam chcą cię obejrzeć. Brawa, no ma biceps facet, widać polskiego hydraulika. Dobrze. Nie wiem, ciekawy, dużo ludzi, pełno zabawy. No najbardziej, no co mi się podobało? Strongmeni. No, spotykamy się tutaj wszyscy, poznajemy się, no i jest taka... Wspólnie się bawimy, no, oczywiście. Myślę, że to wszystkim jest potrzebne, bo wszyscy lubią się dobrze bawić. Wszystkie drogi prowadzą.